Inwigilacja Pegasusem i Predatorem to koszmar państwa prawa, który nie ominął najstarszej demokracji, Grecji. Tam też władza haniebnie penetrowała życie swoich obywateli. Komisja śledcza w greckim parlamencie zakończyła swoje prace po zaledwie miesiącu pracy bez żadnych istotnych ustaleń. To jest skandal. A musimy być świadomi, jak niebezpieczną bronią jest Pegasus i podobne narzędzia zwłaszcza w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, produkcji deepfaków i fali dezinformacji rodem z Kremla. Obywatele Europy potrzebują edukacji w tym zakresie. Punktem wyjścia powinny być rekomendacje naszej komisji PEGA. Należy opracować wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi strategię, w której znajdzie się czarna lista dostawców programów szpiegowskich. Po drugie, należy dać Europolowi większe kompetencje do działania, zwłaszcza w takich przypadkach, kiedy rząd zamiata sprawę pod dywan. Po trzecie, potrzebujemy europejskiej definicji bezpieczeństwa narodowego. I jeszcze do Pana, Panie Tarczyński. Politycy w więzieniu to nie są więźniowie polityczni. Proszę się nie ośmieszać. Dziękuję bardzo.